Dzień dobry. Jeśli w czasie pełni obserwujecie księżyc, to na pewno zauważyliście, że księżyc jest jakby regularną, dużą kulą. Jeśli kiedyś pojedziecie na księżyc i stamtąd spojrzycie na naszą Ziemię, to też sami zauważycie, że Ziemia też jest ogromną kulą. Ale ta kula ma ciekawą właściwość. Otóż ta kula jest między innymi ogromnym magnesem. I tą właściwość, że kula ziemska jest magnesem, od setek lat wykorzystują żeglarze, a dzisiaj wykorzystują to harcerze, posługując się zwykłym kompasem. Sztabka stalowa, namagnesowana, magnes trwały, zawieszona na igle, ma taką właściwość, na kolcu zawieszona, ma taką właściwość, że zawsze układa się z północy na południe. Zawsze z północy na południe. Jakbyśmy nie obrócili podstawkę, to się obraca z północy na południe. Żeby wam to łatwiej zademonstrować, to ja może z kompasu wyjmę samą wskazówkę i zawieszę na dodatkowym kolcu. I jakby się nie obracała ta podstawa, ten magnes trwały, który zrobiony jest ze stali, z żelaza, układa się zawsze w kierunku północ-południe. Jeśli to jest magnes trwały, to ja mogę, działając nań drugim magnesem trwałym, prowadzić go w jakiś tam ruch. I no, taki najbardziej znany magnes trwały to jest zamek szafkowy w szafce. Są takie zamki, zatrzaski i one wewnątrz mają magnes trwały, który przyciąga sztabkę przykręconą do drzwiczek szafki. Tym magnesem trwałym mogę działać na drugi magnes, na igłę kompasu. Ja mam tu jeszcze inny magnes. No, takie dwa magnesy. I popatrzcie, rzecz ciekawa, że magnes ma i stronę swoją jedną północną i jedną południową. Jeśli teraz ten magnes, on przyciąga w tej chwili w określonym kierunku igłę. Może tak, albo tak. Jeśli teraz magnes obrócę w drugą stronę, to popatrzcie, co się dzieje. To i również igła się obróciła. I znów obrócę, to znów się igła obróciła. Czyli magnesy wzajemnie się przyciągają, ale mają jedną stronę północną, drugą południową i jedna ta strona przyciąga jedną końcówkę, a druga drugą końcówkę sąsiedniego magnesu. Żeby was przekonać o tym, to popatrzcie, mam tutaj dwa magnesy. Oznaczone są. To jest jeden biegun magnesu i to jest taki sam biegun magnesu. Jeśli w ten sposób zbliżę, to one się będą przyciągać. Przyciągają się te różne bieguny, a te same bieguny, popatrzcie, co się będzie działo, odpychają się, a to ciekawe, odpycha się, obrócę, znów takie same bieguny przystanie, znów się odpycha, o, odpycha, ucieka, ucieka, a jak obrócę, to nie będzie odpychać, przyciąga. Czyli magnes trwały ma dwa bieguny, północny, południowy, tak będzie się odpychać, a tak będzie się przyciągać. Właściwość taką, te magnetyczne właściwości żelaza, stali, możemy uzyskać również inny sposób, nie tylko wykorzystując magnes trwały, ale budując elektromagnes. Co to jest elektromagnes? Popatrzcie, na zwykłym gwoździu, może to być duży gwoździk, no tutaj zrobiłem z tekturki takie dwa krążki i nawinąłem kilkaset, może być kilkadziesiąt, ale lepiej kilkaset zwojów drutu. Końce drucika połączę teraz do bateryjki. I co się wtedy dzieje? Prąd z bateryjki popłynie przez te uzwojenia nawinięte na gwoździu i ten gwóźdź stanie się również, popatrzcie, on się również stanie magnesem, ale to będzie już elektromagnes. O, przyciąga, przyciąga, przyciąga. Nie tylko przyciąga igłę magnetyczną, mam tutaj żelazne nity, ale nie mogą być aluminiowe, ale muszę, że tylko żelazne. Popatrzcie, jak przyłączę, o, przyciąga. A więc ten elektromagnes, możemy w takim razie zrobić sztucznie magnes, nawinąwszy kawałek drutu, kilkaset zwojów drutu na gwoździu i podłączywszy do bateryjki. To będzie elektromagnes. I taki elektromagnes, popatrzcie, jeśli ja tym elektromagnesem będę działać na zawieszoną igłę magnetyczną, to ja właściwie, co ja zrobiłem? Ja zrobiłem najprostszy silnik elektryczny. No tak, bo przecież przyłączając lub wyłączając prąd, ja mógłbym tak wprowadzić w ruch wirowy igłę magnetyczną, że zrobi się z niej silniczek. I według tej zasady działają właśnie
silniczki elektryczne do napędu zabawek mechanicznych. Ja teraz to już odstawię, bo nie będzie potrzebne. I popatrzcie, to jest silniczek służący do napędu zabawek mechanicznych. Żeby działał, to muszę podłączyć do bateryjki z jednej strony i drugi. Musi być obwód zamknięty. Rzecz ciekawa, że jak zmienię, teraz obraca się w jedną stronę, a jak zmienię przepływ prądu w drugą stronę, to obraca się w drugą stronę silnik. Obraca się w drugą stronę. Dobrze, ale co tutaj jest w środku? Dlaczego to się obraca? Wewnątrz, w takim silniku elektrycznym, na osi zawieszony jest specjalny wirnik i popatrzcie, ja teraz to rozbiorę. Tu jest pokrywka, dwie takie szczotki i tu jest wirnik z trzema elektromagnesami. To jest wirnik, który ma trzy elektromagnesy, a wewnątrz jest magnes trwały. I te elektromagnesy będą się przyciągać na przemian do magnesu trwałego i zaczną się obracać. Żeby Was przekonać, jak to działa, to pokrywkę przymocowałem na oddzielnym kawałku deseczki. Ta pokrywka w przedniej części silniczka, to znaczy ta pokrywka odwrócona, przymocowana jest na deseczce. Do niej przyłączyłem dwa druciki. Jeden drucik i łączę do bateryjki. I drugi drucik łączę do bateryjki. O tak. Ale jeszcze się nic nie dzieje. To znaczy połączyłem jedną i drugą blaszkę, takie dwie szczotki, z bateryjką. Jeszcze się nic nie dzieje. Dopiero jak do wnętrza wstawię wyjęty ze środka silnika ten wirnik. O, te trzy magnesy. Popatrzcie, jak to wygląda. Jeden magnes, drugi magnes, trzeci magnes. I tak jak ja na gwoździu nawinąłem te uzwojenia elektromagnesu, tak i tutaj są nawinięte uzwojenia elektromagnesu. Ale one jeszcze nie są elektromagnesem, bo jeszcze prąd przez nie nie płynie. Dopiero jak wstawię tutaj do środka, to te blaszki połączą się z tymi blaszkami i na przemian będzie się podsuwać, będą się te blaszki doprowadzać prąd na przemian do pierwszego, drugiego, trzeciego elektromagnesu. Wstawię teraz do środka. A dlaczego się nie obraca? A, bo nie ma jeszcze tej obudowy tego elektromagnesu. Zastąpię go czym innym. Popatrzcie, przystawię. Z daleka już działa. O, to ciekawe. Przystawiam zwykły magnes trwały. Przystawiam. Nawet z jednej strony wystarczy, jak jest. Może być z drugiej strony również drugi. Ale jest z jednej strony nawet wystarczy, już działa. Teraz popatrzcie, jak go odciągam, coraz wolniej pracuje silniczek, coraz wolniej, o, ledwo się kręci, ledwo, jeszcze, a, no już działa. Dlaczego tak się dzieje? Bo te elektromagnesy mają doprowadzony prąd z bateryjki na przemian, pierwszy, drugi, trzeci, i one przyciągają się do magnesu trwałego. W ten sposób to jest zasada działania nie tylko silniczka do napędu zabawek mechanicznych, ale i prawie wszystkich silniczków, takich jak na przykład silnik w wentylatorze w domu, w odkurzaczu, czy w jakichś innych magnetofonie, czy w innych urządzeniach domowych. A więc wiemy już, jak działa najprostszy silnik elektryczny. Wiemy, że taki silnik elektryczny można zmieniać kierunek jego obrotów, jeśli zmienimy kierunek przepływu prądu. W takim razie z takiego silniczka elektrycznego zrobimy jakąś zabawkę. Połączę ten silniczek z bateryjką i mogę tutaj, no w jaki sposób zrobić napęd. No na przykład chcę zbudować do pokoiku lalek, chcę zbudować taki dźwig, żeby z parteru na pierwsze piętro w pokoiku lalek lalka mogła jeździć dźwigiem takim, jak to jest w domu, taką windę, jak jest w domu. Z jakiegoś kawałka tektury, pudełko zrobię kabinę dźwigu, przywiążę na sznurku, a sznurek mogę zaczepić na przykład na gwoździku, który przy pomocy zaworu z dętki rowerowej połączę z osią silnika. W takim razie, jak teraz doprowadzę prąd, to ten gwoździk będzie się obracać, będzie się nań nawijać nitka i podciągać będzie kabinę. Taką kabinę można zawiesić no na przykład ze stołu na podłogę i lalka może z podłogi wjeżdżać dźwigiem na poziom stołu, albo też na ścianie, na półce, albo po prostu w pokoiku lalek. Z tym, że jednak tutaj jest pewien problem, pewien kłopot. Otóż oś silnika się tak prędko obraca, że ten nasz dźwig, ta kabina dźwigu będzie jeździć tak prędko, że no lalce po prostu będzie nieprzyjemnie, a nawet może niebezpiecznie. W takim razie musimy zwolnić ruch tego mechanizmu, który będzie podciągać dźwig. I proponuję, żebyście w tym celu zbudowali, no ja to nazwałem wciągarkę, bo tak to się nazywa w prawdziwym dźwigu domowym. Co to jest? Okrągły wałek.